Konfiguracja ustawień godziny i daty w zegarkach Casio G-Shock serii GEA 100 oraz GEA 110. Na samym początku należy przejść do trybu godziny w naszym zegarku, a robimy to za pomocą przycisku lewy dolny. Przechodzimy do trybu godziny, w którym musimy przycisnąć lewy górny przycisk przez około 2 sekundy. Do momentu wyświetlenia i mrugania skrótu miasta. Dla Polski warto zaznaczyć, że jest to skrót BER, czyli Berlin. Szukamy go w naszej liście skrótów za pomocą przycisku z prawej strony. Opis wszystkich skrótów posiadają Państwo w swojej instrukcji. Następnie, wybierając to oznaczenie, przechodzimy dalej przyciskiem lewy dolny pomiędzy poszczególnymi ustawieniami, które możemy zmieniać i konfigurować przyciskami z prawej strony. Całość konfiguracji akceptujemy przyciskiem A, czyli lewy górny. Po wprowadzeniu zmian nasz zegarek się konfiguruje. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Państwa pomocny. Zapraszam do naszego sklepu zegarek.net.